Dzisiaj pokażę, jak wyczyścić posrebrzone sztućce. Tutaj przed sobą mam akurat noże do ryb firmy Hefra z lat 70. Grubo srebrzone, pokryte patyną. Do wyczyszczenia używam czystej ściereczki. Zakładam rękawiczki, żeby nie ubrudzić rąk. Ja wymyśliłam sobie taką pastę. Ona jest dość delikatna do polerowania metalowych powierzchni. No i zaczynamy. Nakładam na ściereczkę trochę tej pasty i czyścimy. Jak widać, patynka bardzo ładnie się ściera. Pozostawiając taki czarny nalot na ścierce. No, będziemy się mogli cieszyć czystym nożem. W wyczyszczeniu widać różnicę. Oczywiście takiego noża nie kładziemy na stół, lecz po prostu musimy go porządnie wymyć. Można to zrobić w zmywarce lub z gorącą wodą, płynem i wypolerować. Robi się to dość szybko. Widać różnicę. Są piękne. Tak prezentuje się komplet obiadowy, łyżeczka, łyżka, widelec i nóż. Wzór amerykański, firmy Hefra, firma polska, sygnowane. W tamtym okresie Hefra sygnowała w kółeczku FH, fabryka Hefra, 1,60 m, pokryte srebrem. Czyli sztućce są metalowe, po prostu grubo srebrzone. Po wyczyszczeniu sztućce wyglądają tak. Można się w nich przejrzeć. Wiem, że niektóre osoby mają uczulenie na nikiel zawarty w sztućcach metalowych. Dlatego dobrym sposobem na uniknięcie jest używanie sztućców srebrnych. Jednak srebrne sztućce są dość drogie, a te sztućce pokryte grubo srebrem spełniają swoją funkcję. Tutaj są widoczne dwa widelce środka stołu, tak zwane do mięsiwa z tego samego wzoru, wzór amerykański Hefra. Wyczyściłam. Są błyszczące. Po wyczyszczeniu komplet wygląda tak. Jest piękny. Tak jak mówiłam,
wzór amerykański. Charakteryzuje się tym, że tutaj ma taką gałązkę. Jest wygięty. Tutaj jest sygnatura widoczna.